Dobry wieczór. Chyba mnie widać dobrze. Nie jestem rozmazany, nie jestem byle jaki, nie jestem niewyraźny. Rutynę skorbinu i tak nie będę zażywał, moi drodzy. Dobry wieczór, ej! Jest piątek, ej, weekendy początek, pijemy, nie? Tu proszę bardzo, piwko ze słomeczką, papierosy są, wódka jest, znaczy wódka jest w lodówce. Za daleko, żebym po nią teraz sięgnął, bo lodówka jest 5 metrów ode mnie. Może 10, może 15, nie wiem. Kochani, jestem pod bardzo głębokim... Dobra, nieważne. Nie wchodźmy w słowo głęboki. Jestem pod ogromnym wrażeniem w reakcji na mój wczorajszy vlog na temat tego, że świat nam się wali i tak wiele pozytywnych komentarzy pod filmem jeszcze nie miałem. Chyba, że jest to po prostu mój subiektywny obraz tego, co się wydarzyło, ale... I słuchajcie, ponad 1000 obejrzeń w ciągu 24 godzin. Czyli albo trafiłem energetycznie, albo trafiłem tematycznie, albo się coś skumulowało, albo YouTube się zawiesił, nie wiem. Ale cieszy mnie to, bardzo mnie to cieszy. Powiem wam, że z tym tematem powracania pewnych energii, powracania tego, że mamy nieprzerobione tematy, że powinniśmy się skupiać na sobie. To wszystko, ja grzeję o tym już od jakiegoś czasu, ale wydaje mi się, że wcześniej mówiłem o tym jakby tak bardzo zawalowanie, żeby nie ingerować, prawda, tu w psychikę ludzi i tak dalej, a od pewnego czasu już pierdolę, mówię wprost, no. Kochani, tak jak powiedziałem wczoraj, dookreślę, że bycie czyjąś żoną, czyli spełnienie marzeń, takie, o, będę miała męża, będę miała dzieci, dom, nie określa ciebie samego jako człowieka. Mało tego, może być destrukcyjne dla ciebie samego lub ciebie samej. Słuchajcie, bycie żoną, bycie dyrektorem, bycie absolwentem prawa, bycie kierowcą, bycie kimś, czyli bycie i kimś, określa nas jako ludzi? Nad tym się zastanówmy. A może samo bycie nas określa? Na przykład takie bycie w niebycie, czyli, nie wiem, leżę sobie na hamaku w ogródku i chill out pełny. Nie myślę, nie robię nic, nie ruszam nawet palcem u stopy, nic i jestem. A niby mnie nie ma. Tak udaję i wiesz, przez ścieżeczkę. Jakąś, co ja gadam? Nie patrzcie na mnie, jest piątek. Słuchajcie, powiem wam tak. I ja mam od jakiegoś czasu rozkminy straszne w mojej głowie. Ojejku, jakie mam rozkminy. Takie rozkminy mam między innymi dotyczące mojego przyjaciela, Antonego. Znacie temat, jeżeli mnie oglądacie już jakiś czas. W czerwcu zeszłego roku mój najlepszy przyjaciel w Anglii odebrał sobie życie. To był artysta, który tworzył muzykę, był kompozytorem i strasznie przeżyłem jego śmierć. Ale przeżyłem ją i nadal ją przeżywam w takim stopniu... Nie, że umarł, nie, że mnie zostawił, nie, że coś tam, bo przyjaciel. Tylko w takim bardziej metafizycznym. Ja zadaję sobie cały czas pytanie, dlaczego Antony to zrobił? Ale nie z pretensją, tylko z takim pytaniem, z ciekawością. On mi wiele razy, bo znaliśmy się i przyjaźniliśmy się kilka lat, wiele razy mi opowiadał o tym, że on nie pasuje do rzeczywistości. Że ma... On, słuchajcie, w ogóle tak się poznaliśmy. Tak się poznaliśmy, że spotkaliśmy się gdzieś tam i nagle zaczęliśmy rozmawiać o Matrixie i nagle się okazało, że on rozumie, o czym ja mówię, a ja rozumiem, o czym on mówi. I on potem właśnie cały czas mówił, słuchaj, ten Matrix to nie jest moje oprogramowanie, to nie jest moja bajka, to nie jest moja gra komputerowa w ogóle. Ja stąd muszę odejść, ja chcę stąd odejść, tak powiedział, nawet nie muszę, ja chcę. No i zrobił to. Napisał kilka fajnych kawałków. Jeden taki, który w tym nagraniu, na końcu znajdziecie... Tak, bo wasza... Czekaj, to jest moja lewa. To wasza prawa. Po waszej prawej pod koniec nagrania znajdziecie odnośnik do nagrania sprzed 10 miesięcy, kiedy nagrałem właśnie pogadankę parapsychologiczną o nieprzywiązywaniu się w kontekście śmierci Antonego i jego samobójczej śmierci. I tam w tle leci takie nagranie. Nazywa się... To jest jedna z jego ostatnich kompozycji. Nagrane na syntezatorze, bo jeszcze wtedy nie... Znaczy tak, on nagrywał, on pisał muzykę pod orkiestry symfoniczne, a nagrywał sobie te nagrania na syntezatorzach, żeby tak słyszeć, co nagrywa, co pisze.
Często wysyłał mi te nagrania, żebym mu powiedział, a co ty myślisz o tym, Michael? A jakie masz emocje? Bo on o to pytał, nie co myślisz. Jakie masz emocje? Jakie masz odczucia? Jest takie nagranie Two Great Lights, dwa wielkie światła, które właśnie zaraz polecą sobie. DJ puści. To jest takie nagranie i ono w tle leci właśnie tego nagrania w tym filmiku sprzed 10 miesięcy. Wtedy bardzo smutnym, a teraz bardzo refleksyjnym. I ciekawe jest to, że ja Antonego nagrań już nie słuchałem od jakiegoś czasu. I w zeszłym tygodniu, będąc w pracy, w głowie mi się pojawiło po prostu, że słyszałem właśnie to nagranie. Tak mi leciało w głowie. I tak cały dzień, potem drugi dzień, potem trzeci dzień. Mówię, kurczę, coś jest na rzeczy. I wróciłem do tego w takim, w takim właśnie, że sobie wróciłem na playlistę na YouTubie Antonego. Linka w ogóle do nagrania znajdziecie pod filmem. Zobaczymy, jak sami go odbierzecie i jak się wpowiecie w komentarzach. Two Great Lights. Świetne nagranie. Tyle, że na syntezatorze. I wiecie co? Wtedy, kiedy pierwszy raz je słyszałem, to było ponad rok temu, to było takie dla mnie... Posłuchałem sobie go i napisałem, bo wtedy siedzieliśmy sobie na czacie i mówię do Antonego, wiesz co, fajne, ale syntezatorem to brzmi tak sobie, chociaż no, nie jest przejmujące, widzę w nim samotność, tak powiedziałem, tak mu powiedziałem, tak mu napisałem, że widzę w tym nagraniu samotność. A on mówi, wiesz, ale jak to będzie rozpisane na partie już konkretnych instrumentów na filharmonii, to dopiero będzie szał. A szał będzie na pewno. Potem to samo nagranie leciało w tle, kiedy mówiłem wam, opowiadałem o tym, że właśnie się dowiedziałem, że on odebrał sobie życie. I to samo nagranie wróciło mi, to takie trąbienie w głowie, ale naprawdę wróciło mi, tak jak mówiłem wcześniej, tydzień temu i mówię, kurczę, ej, czemu to nagranie chodzi za mną? Przecież go nawet nie słuchałem ostatnio. I wróciłem do domu sobie, włączyłem to nagranie. Potem poszedłem medytować, wróciłem, znowu puściłem sobie Antonego, dokładnie to samo nagranie. I zaczęło do mnie docierać to, co wczoraj mówiłem wam na filmiku o wyzwalaniu siebie z iluzji. Antony wyprzedzał swoją, dlatego o nim teraz grzeję, bo chcę też wam przekazać pewną wiedzę. Antony wyprzedzał swoją epokę tym, że wiedział. To, że on odebrał sobie życie, to ja w tej chwili uważam, że on wybrał tą drogę, dlatego że nie był w stanie żyć w tym Matrixie i nie chciał. Nikt z nas nie musi. Oczywiście nie mamy was do samobójstwa. Ponośmy odpowiedzialność za to, co zrobimy. Samobójcy są ludźmi, którzy... może inaczej, odpowiedzialni samobójcy, tacy jak Antony, to byli ludzie, którzy... On był zupełnie sam. Miał psa, którego na 2 tygodnie przed odebraniem sobie życia sprezentował swojej młodszej siostrze. Więc wiedział, że piesek będzie miał się dobrze. Nikomu o tym nie powiedział. Nikomu. Nawet ja nie wiedziałem. Ja się dowiedziałem dopiero od jego rodziny. Nikt nie wiedział. On po prostu chciał odejść. I teraz zobaczcie, żyjemy w takim świecie, w takim czasach i w takim Matrixie właściwie, że... Czekajcie, szukam właściwego słowa. Właściwie zdania. Że jest nam trudno pojąć fakt, że możemy dokonywać wyborów całkowicie niezależnych. Takich, które są sprzeczne z, nie wiem, ze schematami, z tym całym programem, w który jesteśmy wdrukowani. Weź kredyt na dom, weź kredyt na samochód, ucz się dobrze, nie wiem, pracuj ciężko, miej żonę, miej dzieci, albo nie wiem, chłopaka, dziewczyny i tak dalej, ale musisz to wszystko mieć. I telewizor planowy, bo to jest wyznacznik twojego statusu. I nagle przewartościujemy sobie to na chwilę tak, ale dlaczego muszę to mieć? Nie muszę. Mogę chcieć to mieć, ale mogę również chcieć na przykład żyć w lesie, w namiocie. Codziennie rano rozpalać sobie ognisko, żeby sobie zagrzać wodę na herbatę. Nie potrzebować tak naprawdę niczego, bo wszystko, co jest mi potrzebne do życia, znajdę w lesie. Może nie europejskim, bo to nie, ale w Kanadzie. Sobie coś upoluję, jeżeli lubię mięso, jeżeli nie, to sobie nazrywam jakiś ziółek albo warzywa sobie jakieś znajdę, też leśne są dzikie, nie?
O takich ludziach mówi się, o, biedak, nieudacznik życiowy. A może z wyboru człowiek szczęśliwy? Popatrzcie. Popatrzcie, rozejrzyjcie się wokół siebie, w jakim świecie żyjemy. W jakim wy żyjecie świecie, w jakim ja żyję świecie. W takim opanowanym przez to, że te przez to chciejstwo. Chciejstwo straszne, polegające na tym, że spełniamy w zasadzie życzenia innych. Nie żyjemy własnym życiem. Mało tego, nawet nie ponosimy za nie odpowiedzialności, bo wychodzimy z założenia, że skoro no dobra, no jestem taki, jaki jestem, chodzę do pracy, do korporacji i tak dalej, system mnie do tego zmusił, życie mnie do tego zmusiło. Takie jest życie, takie jest life. Przenoszenie odpowiedzialności na zupełnie nieistniejącą rzecz w ogóle. I nagle ktoś, tak jak Antony, odbiera sobie życie ze pełną świadomością tego, co robi i on ponosi właśnie całkowitą odpowiedzialność za swoje życie w tym momencie. To jest taki... To jest obraz wolności, kiedy dokonuje się wyboru sprzecznego albo zgodnego z obowiązującymi trendami, ale jest on własny. I tu takim ładnym kroczkiem przeszedłem do tematu, który poruszę jutro. Bo jutro zrobię parapsychologiczne o ocenianiu. W nawiązaniu do tego, że tak wam się spodobał mój wczorajszy vlog, który mówił o tym, żeby się wyzwalać z pewnych konwenansów i burzyć sobie iluzję przede wszystkim, którą sobie budujemy wokół siebie. Bo to co to jest to, że chodzę do pracy, nie wiem, w garniturze, pracuję w korporacji, w city center i tak dalej, coś tam. To jest iluzja. Ja się właśnie, jednym z etapów mojej zmiany była zmiana pracy. Ja pracuję na lakierni, w fabryce drewna, bo zburzyłem swoją iluzję. Nie chcę garniturów, bo nikt nie potrzebuje. City Center mnie nie kręci. Ta praca też mnie nie kręci, ale jest o tyle spokojna, że w tej pracy nie muszę być wplątywany w jakieś intrygi, mieszany z jakimiś stereotypami, które są nikomu do niczego niepotrzebne, mało tego, są takimi katalizatorami jeszcze większego zgnojenia samego siebie. I tego nie muszę w ogóle robić. W ogóle. Ja tam przyjeżdżam, robię swoje, wyjeżdżam. A za chwilę pójdę parę kroków dalej. Już mam z swoich terapeutycznych pacjentów i widzów i coraz lepiej to wszystko wychodzi. Więc może za chwilę po prostu przestanę wychodzić z domu, czyli tak jak lubię. Ktoś powie, a dziwak, nie będzie całymi dniami wychodził z domu. Nie, będę raz w tygodniu jeździł na zakupy, a nawet mało tego, nie. W Anglii jest taka usługa, że można sobie w internecie zrobić zakupy w Lidlu albo w Tesco, przywiozą wszystko do domu, nie trzeba z domu wychodzić. Będę z domu wychodził tylko dlatego, żeby pies się wysrał, bo on tego potrzebuje. A tak naprawdę to lubi siedzieć ze mną w domu, spać na kanapie obok mnie, na moich nogach. Ja też to lubię. Czemu nie? No właśnie. I wszyscy będą mówić, a dziwak. I wiecie, co wam powiem? Jeżeli usłyszycie, będziecie chcieli żyć sobą... Właśnie przyszedł nasz bohater, czyli szeryf ulicy. Spał i się obudził. Coś usłyszał. Jeżeli będziecie oceniani przez innych, to zawsze w głowie miejcie taką prostą myśl. A co mnie obchodzi, co myślą o mnie inni? To są ich opinie, a nie zdanie na mój temat. Ani prawda. Bo to, co mam za prawdę na swój temat, jest tutaj. I tylko tutaj. 5 cm od tego miejsca już nie jest to prawdą. Jest opinią. Więc co zrobimy? Zrobimy sobie weekend, kochani. A weekend będzie, myślę, udany. Ja nawet wierzę w to, że będzie udany. Piesek prychnął, tak. Kochani, dobrej nocy piątkowej. Bawcie się dobrze dzisiaj, bo jest piątek. W sobotę jutro oczywiście herbatkę wam zrobię. Znaczy ja sobie zrobię herbatkę, z wami ją wypiję. W kubeczku zielonym albo z pieskami. Jeszcze nie wiem, nie zdecydowałem. I nie jestem do tego zobligowany. Ha. Widzicie? Pełna wolność. Mój wczorajszy film miał przede wszystkim za zadanie pokazać wam, nawet nie powiedzieć, tylko pokazać wam, moi drodzy, że nie wolno i nie można być niewolnikiem cudzych opinii. Jeżeli ktoś z was jest na przykład 28-letnią dziewczyną, która jeszcze nigdy nie miała chłopaka i nawet nie jest narzeczoną ani nic takiego i z pół wsi się z niej śmieje, że jest starą panną, to niech się śmieją, oni się sami z siebie śmieją, moi drodzy. To nie jaka stara panna. Stara panna ma 89 lat, a nie 28. A można najzwyczajniej w świecie
nie chcieć prać obsranych kalesonów swojego męża, który właśnie przed chwilą przerzucał gnój w oborze. Bo może ma się inne ambicje, na przykład chce mieć się chihuahua albo kotka i na przykład szyć sobie ubrania albo robić biżuterię z minerałów i sprzedawać ją w internecie. I mieszkać sobie gdzieś na poddaszu. W małym mieszkanku. Niekoniecznie wynajmowanym od rodziny. Tego nie polecam. No, przemyślcie sobie to. Dobrej nocy. Tak, na piątek było od Jakubowskiego. Teraz wasze zdrowie, moi drodzy. Moje gardło oczywiście. Dobra, nie będę wam wypominał mojego gardła. Ma się dobrze i jest głębokie. To tak a propos weekend. Pa, pa.